dwie, trzy porady dla venture builderów. To jest taka nowa kategoria, która właściwie szerokim echem została usłyszana po wpisie w Forbesie, po artykule w Forbesie z 2 miesiące temu, kiedy pojawił się jakaś taka pierwsza próba zdefiniowania, zestawienia najlepszych inwestycji, tak, tych venture builderów. Tam się pojawił Daft Code, chyba Tar Heel Capital i właśnie Divante. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie? Że jakby każda sytuacja jest inna, więc tutaj nie da się stworzyć jednego scenariusza, który zawsze będzie idealnym scenariuszem. Już abstrahuję od tego, jaki jest twój biznes, jaki jest twój biznes model, bo to też ma znaczenie, ale też no, są jacyś udziałowcy, tak? Jeżeli jest tylko jeden udziałowiec czy jeden akcjonariusz, no to jest oczywiście łatwiejsze i możemy wtedy wykreślić z tej listy decyzyjnej potencjalnych wpływów na to, czy to ma taki, a nie inny kierunek, czy takie inne szanse, ten element, że jeszcze wszyscy akcjonariusze muszą się zgodzić co do kierunku, w którym to ma podążać. Wydaje mi się, że jest taki moment, gdzie oczywiście to teraz też pytanie, co jest tą czapą kapitałową, bo jeżeli czapą kapitałową jest spółka, która rzeczywiście ma nieograniczone możliwości generowania gotówki, czyli spółka produktowa, która ma kolejny jakiś produkt w środku, to pewnie to jest prostsze. U nas to było o tyle trudniejsze, że spółka usługowa ma produkt, tak? To w ogóle nie jest bardzo proste do połączenia, bo niewiele jest takich spółek usługowych, które są w stanie wydevelopować z sukcesem produkty. Więc to też jest jakaś tam unikalna umiejętność, którą Divante na etapie swojego wzrostu od początku uzyskało. Ale jeżeli jesteś w stanie generować ten wystarczający cash na to, żeby ten produkt rósł, no to możesz to robić w środku. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcesz działać, żeby to rzeczywiście było wielkim sukcesem, no to musisz zawsze myśleć globalnie. No, a jeżeli chcesz myśleć globalnie, to te środki są potrzebne dużo większe niż te, które jesteś w stanie wewnętrznie generować. Jeżeli mówimy o firmach tej skali, jaką jest Divante czy Escola, więc wyjście i popatrzenie na rynek zagraniczny zawsze jest dobrym rozwiązaniem, wydaje mi się, dlatego że to ci daje też perspektywę innych inwestorów, którzy dołączają. Oni ci pomagają, bo im zależy na tym, żeby ta twoja inwestycja rosła. To już nie tylko tobie zależy, ale zaczyna zależeć wielu różnym stronom na to, żeby ten sukces się pojawiał. Nie ma też takiego ryzyka konkurencyjnego, no bo jeżeli rzeczywiście jesteś w niszy czy w obszarze, który jest z wysokim potencjałem, to nawet jak tych konkurentów w tej chwili nie ma, to oni za chwilę się pojawią. I pojawią się pewnie dobrze sfundowani, więc jeżeli ty nie będziesz miał jednocześnie dużych środków na to, żeby inwestować, to zaraz cię przegonią.